starostwie powiatowym w Pruszczu Gdańskim rozdano stypendia dla najzdolniejszych uczniów. Doceniono ich ciężką pracę, która przyczyniła się do wybitnych wyników na świadectwie. Tych stypendiów było 43. 5 stypendiów zostało zdanych dużo wcześniej, ponieważ dotyczyły one absolwentów szkół średnich naszego powiatu. Uzyskali nie tylko wysokie wyniki na świadectwie szkolnym, ale również wysokie wyniki egzaminu zewnętrznego, jakim jest matura. Natomiast dzisiaj rozdaliśmy 38 stypendiów. Byli to uczniowie szkoły specjalnej w Barczu, byli to uczniowie liceum i technikum oraz szkoły branżowej. Myślę, że te stypendia w wysokości 1000 zł będą również poważnym zastrzykiem w budżecie uczniów. Na sali nie zabrakło również uczniów szkoły podstawowej specjalnej w Barczu. Jestem bardzo dumna z tego, że nasi uczniowie po raz pierwszy otrzymali stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce. Myślę, że to nie po raz ostatni oczywiście. W tym roku było kilku uczniów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie dwa razy tyle. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo dumni. Nasze dzieciaki dają bardzo dużo z siebie, uczestniczą w konkursach, więc myślę, że jest to dla nas wszystkich wielka radość. Zapytaliśmy stypendystów, z jakich przedmiotów czują się silni i czy cieszą się z otrzymanego wyróżnienia. Jak najbardziej, bo w końcu jakby moja ciężka praca została tak doceniona i to też na taką dość wysoką skalę i czuję takie ciepełko na sercu, że udało się. Dobrze czuję się z matematyki i fizyki, ale to właśnie chyba głównie dzięki dobrym nauczycielom w naszej szkole. Czuję się silna i pełna wiedzy z przedmiotów takich jak matematyka i przedmioty zawodowe. No nie ukrywajmy, że jesteśmy w takim wieku, że pracy raczej nie mamy, a pieniądze tutaj przybywają. Więc nikt nie narzeka. Gratulujemy wszystkim uczniom i chociaż już liczba stypendystów robi wrażenie, to mamy nadzieję, że przy kolejnym spotkaniu tego typu wyróżnionych będzie jeszcze więcej. Trzymamy kciuki. Polecamy również zobaczyć. Pierwsza konferencja sołtysów Pomorza odbyła się w Cieplewie oraz Postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału. A jeśli podoba Ci się nasza praca, to możesz nas wesprzeć stawiając nam kawę. Wystarczy kliknąć w trzy kubeczki.